No i kolejny dzień, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy za nami. Dzisiaj na temat dwóch spotkań: Rumunia kontra Holandia i Austria kontra Turcja. Komentarz do tych dwóch spotkań. Wiemy, kto idzie dalej, jeśli chodzi o te rozgrywki, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grzew dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat właśnie 1/8 finałów: Rumunia kontra Holandia, pewne zwycięstwo Holandii 3-0, i Austria kontra Turcja. Turcja, która wygrywa 2-1 z Austrią. Znaczy, bym powiedział w ten sposób, tak? To było oczywiste, że Holandia pokona Rumunię. Wiadomo, że to była lepsza po prostu tutaj drużyną jest Holandia. Natomiast Rumunii rzeczywiście bardzo dobrze się bronili. Ja muszę powiedzieć, że to jest i tak spektakularny sukces, jeśli chodzi o reprezentację Rumunii, na bazie po prostu zawodników, których oni mają, tak? A więc, no, jeżeli tam napastnikiem w reprezentacji Rumunii jest zawodnik, który gra w Serie B, tam nie ma takich mocnych nazwisk. No, też są zawodnicy, którzy występują w mocnych ligach, ale na przykład reprezentacja Polski ma mocniejsze nazwiska, jeśli chodzi o reprezentację, tak, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy występują w czołowych klubach europejskich, a mimo tego, że nie wyszliśmy z grupy. Natomiast Rumunia aż tak czołowych zawodników nie ma. Występują w dobrych, może nie aż tak silnych, ale dobrych ligach. A tu się okazuje, że reprezentacja Rumunii, tak, była w stanie dojść aż do 1/8 finału. No, Holandia, no, to jest bardzo dobry po prostu drużyna, tak, no przecież mieliśmy tą drużynę też w grupie, to jeśli chodzi o reprezentację Polski, wybiegana, silni, mocni zawodnicy, tak, Cody Gakpo to też po prostu tak świetnie się prezentował podczas tego, Cody Gakpo świetnie się prezentował podczas tego spotkania, podczas tego meczu. Natomiast jeśli chodzi o Austrię kontra Turcja, tutaj zwycięstwo reprezentacji Turcji. Rzeczywiście Turcja walczyła, po prostu wyszarpała to zwycięstwo, ale też jeśli chodzi o reprezentację Turcji, nie ma przypadku. Zobaczmy sobie na zawodników, którzy grają w reprezentacji Turcji. To są silne, mocne drużyny. To był rzeczywiście ciekawy mecz, wartki taki, tak, wet za wet, szybki praktycznie przebieg, przenoszenie akcji z jednej bramki pod drugą bramkę. Zastanawiałem się, czy po prostu tutaj Turkom nie zabraknie paliwa, jeśli chodzi o tak szybki atak, także po prostu zaraz będą oddychać rękawami i wtedy Austria ich przyciśnie. Natomiast Turcja była lepsza, po prostu była lepszą drużyną podczas tego spotkania, podczas tego meczu. Ja jestem ciekawy, no tutaj te statystyki Rumunia kontra Holandia, one będą oczywiste, tak, po stronie Holandii. Natomiast jeśli, jestem ciekawy tutaj te statystyki, jeśli chodzi o Austria kontra Turcja, 2-1, no demi Emiral, tak, a więc zawodnik tutaj, który występował w Juventusie, nie wiem, gdzie on teraz występuje, czy on dalej występuje w Juventusie, który zdobywa bramkę w 1. minucie i w 59. minucie, w 57. nawet sekundzie zdobył, tak, czyli praktycznie tutaj, tak, no prawie, że 59. sekunda, 59. minuta. My mamy statystyki 21, jeśli chodzi o właśnie reprezentację tutaj Austrii, jeśli chodzi o Turcję, to 6, strzały na bramkę 5-3, posiadanie piłki, podania, celność podań, faule 12-5, żółte kartki 2-2, czerwone kartki 0-0. Ale powiem w ten sposób, no toporny Arnautowicz z przodu praktycznie nie miał szans, żeby tutaj pokonać reprezentację Turcji. Wydaje mi się tak, że jeśli chodzi o Turcję, dosyć mocny skład personalny, jeśli chodzi o piłkarzy. Troszeczkę gorzej, wydaje mi się, że to jest kwestia bramki. Zresztą tutaj, tak, wiele reprezentacji na tych mistrzostwach nie mają aż tak solidnych, mocnych bramkarzy. Natomiast Austria, Gregorich, który zdobywa bramkę w 66. minucie, potem on pod koniec meczu też był bliski zdobycia tej bramki, kiedy na główkę, z główki uderza piłkę, tak, praktycznie był bliski też zdobycia tej kolejnej bramki, tylko bramkarz to obronił, no ale Gregorich rzeczywiście był bliski tego, żeby zrobił tą drugą bramkę, no i wtedy czekałaby nas pewnie dogrywka, tak, chyba że tutaj jeszcze ktoś by się pokusił na bramkę, ale ostatecznie tak się nie skończyło, tak się praktycznie nie skończyło, jeśli chodzi o to spotkanie, jeśli chodzi o ten mecz, tak, czyli mamy tutaj właśnie składy personalne: Zabice, Baumgartner, Arnautowicz, no kiepski występ tej Arnautowicza, tak, i mamy tutaj reprezentację Turcji, No tu są naprawdę mocne nazwiska, mocni zawodnicy, którzy występują w topowych drużynach tutaj europejskich, więc tak to właśnie wyglądało. Czy jeszcze wrócimy do takiego spotkania? Może wrócimy tutaj do Rumunia kontra Holandia. Jestem ciekawy te statystyki. No statystyki no, są przygniatające po stronie Holandii. No, zobaczcie, strzały 23:5, strzały na bramkę 6:1. Tak, no, z czego ta Rumunia chciałaby zdobyć gola, jak mieli tylko jeden strzał na bramkę. Posiadanie piłki, no gigantyczna przewaga, tutaj 65% Holandii. Ja muszę powiedzieć, że w tym meczu to Holandia mogła wygrać więcej, wyżej, tak nawet 5:0 czy też 8:0. No Kuman mówił tak na przykład po meczu z reprezentacją Polski, że w ogóle to oni powinni wygrać tam więcej z Polską, tak, na podstawie tych okazji, które mieli sytuacji prawie że 100%. Natomiast no to może być też problem, jeśli chodzi o reprezentację Holandii, jeśli chodzi o dalsze rozgrywki tej drabince na mistrzostwach. Skuteczność to jest dzisiaj słowo klucz dla wielu reprezentacji. Jeżeli nie będą skuteczni, no to nawet najlepsi zawodnicy, najlepiej wybiegani, najlepszych drużynach mogą nie dać rady, nie dać jakości. I tak to właśnie wyglądało, tak, jeśli chodzi o praktycznie... Aha, Malen, no Malen, rzeczywiście Malen po prostu kapitalnie się prezentował. Bramka w 83 minucie, w 93 minucie, 10 minut później, tak, tutaj rzeczywiście Malen dobrze się zaprezentował. Zawodnik Borussii Dortmund, zresztą tutaj no niejako grał u siebie, tak, bo grał na stadionie, co prawda, Bayernu Monachium, no, ale wielokrotnie po prostu występował na stadionie tego Bayernu Monachium, przyjeżdżając do różną Borussii, więc znał doskonale praktycznie ten stadion. Natomiast Malen rzeczywiście wpisywać na listę strzelców. Ja muszę powiedzieć troszeczkę inaczej po prostu. Oczywiście po tym, jak zdobyłam bramkę, trener go wpuścił z ławki. Ja się dziwię, że Malen nie rozegrał po prostu od pierwszej minuty. No to nawet nie chodzi o to, że po prostu zdobył te dwa gole, bo Malen jest w dobrej formie, dobrej dyspozycji. Dlaczego po prostu trener nie zdecydował się na to, żeby go wystawić od pierwszej minuty? Oczywiście są, można powiedzieć, że byli lepsi tak zawodnicy, natomiast no, tutaj reprezentacja Rumunii no, nie miała szans, tak, nie miała szans w starciu z Holandią. Depay, Simons, tak, Cody Gakpo, mamy tutaj właśnie tych zawodników, Van Dijk, który po prostu jest w bramce, tak, i De Vril, no tutaj rzeczywiście mocny skład. Jestem ciekawy, gdzie ta Holandia dojdzie, jeśli chodzi o po prostu te mistrzostwa, tak, na jakim etapie po prostu nie odpadną, no ale to będziemy sobie analizować przy kolejnych, jeśli chodzi o kolejne spotkania, kolejne mecze. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.